imprezy jest to moja miejscowość Suchy Bór. Słuchaj, wracałeś z imprezy, sorry, że ci przerwę, ale to tym aparatem machłeś? Nie, nie, nie. Ten efekt był oczywiście obrobiony poprzez rozmazanie w Photoshopie. No, bardzo ciekawe zdjęcie. Polecam Afrykańczykom. Na pewno im się spodoba. Możesz tam położyć, dzięki. I teraz zostało zdjęcie, które mnie najbardziej ciekawi, bo to nie jestem ja, ale ja. Nie, no tak naprawdę ja nie pozowałem ci przecież do zdjęć, a czemu ja tutaj widzę kogoś, kto jest podobny do mnie? I twarz chyba tak specjalnie została przycięta, tak? Tak, twarz była specjalnie przycięta. No, zdjęcie było zrobione typowo dla śmiechu podczas jazdy na desce razem z moim kuzynem. To właśnie jego widzisz na zdjęciu i on mnie zaraził tą całą fotografią. Słuchaj, to ja mam takie pytanie, czy twój kuzyn jest czasem w szpitalu? Nie. Nie, bo słuchaj, jazda z zamkniętymi oczami na desce to raczej niebezpieczna sprawa. Proszę zobaczyć. Nie, ale to zdjęcie rozumiem, że nie było wykonywane podczas ruchu, bo włosy nie są raczej zaczesane do tyłu. Słuchaj, omówiliśmy wszystkie twoje zdjęcia. Przejdźmy może do waszego, że tak powiem, słownika fotograficznego. Jak dla mnie to jest słownik języków, słownik wyrazów obcych. Słuchaj, są takie trzy terminy, które mnie ciekawią. Zacznijmy od przesłony. Wyjaśnisz nam to pojęcie? No, przesłona, jakby to wytłumaczyć. No, przesłona uzależnia, że tak to ujmę, ilość wpadanego światła. Uzależnia? Tak, uzależnia jest to... Czyli ja słyszałem o różnych typach uzależnień. Znaczy... Nie, po prostu przesłona powoduje, ustala jakby ilość wpadanego światła do obiektywu. Słuchaj, mam takie od reżysera wyrazy napisane, aczkolwiek mam dziwne z nimi skojarzenia. Słuchaj, drugie pojęcie do wyjaśnienia, migawka. Tu mam pytanie, chodzi ci o spust migawki, czy o samą migawkę? Mówisz, spust, powiadasz, dobra, zostawmy ten temat, wyjaśnij po prostu, co to jest migawka, ja się nie będę w spusty bawił. Migawka jest to czas, w jakim się naświetla zdjęcie, dokładnie to widać na kliszy, oczywiście na tych starych aparatach. No, jest to czas, przez jaki wpływa światło do aparatu i odbija się na kliszy na przykład, bądź też tutaj na matrycy. Słuchaj, spust był. Teraz porozmawiajmy o głębi. O jakiej głębi mówisz? Chodzi mi o głębię ostrości, Maćku. Otóż widzisz, Piotrku, głębia ostrości jest zależna od powiedzianej wcześniej przesłony. No, głębia ostrości w skrócie, tak jak sama nazwa wskazuje, uzależnia to, czy zdjęcie ma być bardziej ostre, mniej ostre i w jakich punktach mniej więcej. No to zawędrowaliśmy naprawdę dość głęboko. Słuchaj, Maćku, cykasz zdjęcia, bawisz się w przerabianie ich, ale co dalej? Co planujesz w ogóle zrobić w przyszłości? No, chcesz być fotografem? Nie wiem. Opowiedz nam o twoich planach, o twoich fotografem marzeniach. Chciałbym zostać, no ale zobaczymy, czy plan ten mi się uda. Póki co robię to, co robię, później planuję dostać się na jakieś studia fotograficzne, no, a potem się okaże. Ale jestem pod wrażeniem tego, co mi powiedziałeś i chciałbym zobaczyć, jak wygląda praca fotografa na zasadzie, że mógłbyś teraz cyknąć jakieś jedno zdjęcie, może dwa. No, czemu by nie, tylko bym potrzebował jakiegoś modela. Modela. Ty, czekaj, ja mam dla ciebie modela. Wujas, możesz podejść na chwilę? Właśnie, witam was, siemano wszystkim, witam się, Adrek. Cześć, cześć. Dobra, siadaj tutaj. Kamery poproszę, tak? Możemy. Ujaj się! Słuchaj, kotku, baby, chłopaku i ziomie. Tutaj w środku, mayday, rapu na poziomie. Świeża krew, brew, regułom na ulicy. Słaby klęcz, krew, oddaj do analizy. To jest Michał Huciek, Janek Rekon. W2 zamulacz wzrasta. Temperatura nowa, infrastruktura w miastach. Kumaj, sprawdzaj, wczuwaj się pod płaśnia i bujaj się na maksa, spisane krwią na kartkach. Świeża krew, to twój pierwszy w życiu wylew. Pamiętaj tą chwilę, jakbyś pierwszy.
MG Martinez, nie dostaniesz tego w sklepie, na półce w Empiku. Jeśli chcesz dostać esencję, musisz ściągnąć po ten tytuł. Ta krew jest świeża jak u noworodka. Tu crew ma przekaz jak w masowych środkach. Tą grupę tworzą MC krwi i kości, a tu się włączą echa przyszłości. Ta ulica zazwyczaj obłudą w miastach krzyczy. Ta muzyka asfalt na tej ulicy to nie dla osiedla, wierz mi, to dla osiedli. Zobacz, gdzie to śmiga po sprzętach i w głowach. To jest świeża krew, czy ty zazdrościsz tam skisów tym pakom wbrew? Mamy tu kilku mistrzów, wysyłamy w te gorące zwrotki. Dawaj dziś nam propsy, bity i błyskotki. Jeśli czujesz to, to bujaj się. Jeśli czujesz coś, to stąd bujaj się. Weź to na noc i bujaj się. Albo wyjeb w kod i stąd bujaj się. Żegnamy się już z państwem. Teraz poleci krótki pokaz zdjęć zrobionych dotychczasowo przez Maćka, aczkolwiek będą to tylko niektóre zdjęcia. Maćku, dziękuję ci bardzo za wywiad, za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki. Spokój daje żyć jak wodopój, więc teraz poczuj spokój mego głosu i bądź gotów na każdy jego postój. Utrzymuj go na swój dobry sposób, bo spokój to monstrum, zrozum po prostu. Doniósł swą moc już, więc goń go bez tortur, więc goń go z początku. A każdy ton głosu i każda toń dzwonku mówi won mi sprzed oczu. Spokój to wielka wartość, ma w snach ważną rolę. Zna też nasz dom Boże i zna każdą porę, kiedy musi uciec lub polec głupiec. Ja wam to mówię, trzymajcie go w sobie ludzie. Ciężko spokój odbezpieczyć, jak zna się na rzeczy. Strach leczy, lecz czy może się zwierzyć. Jesteś chętny, zazna dzisiejszy spokój po raz pierwszy. W domu bloku hoduj go i obudź sobie spokój. Cisza, wiesz, bezpieczne jutro. Północ na zegarku marzę. Próbuję usnąć, to pod nas chroni. Gdy bezsenność cię męczy, ja wiem jak to boli. Wiem też jaki jest smak ręski, bezsilność. Jakbyś miał zakute dłonie, to lęk ci składa pocałunek gorący jak płomień. Błądzisz w labiryncie wspomnień, pytając o przyszłość. Tego tam nie znajdziesz, uwierz, to droga donikąd. Tak jak ja, inkognito, by poczuł tylko spokój. Proszę nie pytaj, co to sprawiedliwość losu. Noc, dzień, noc, ciągle stres. Gdzie szukać ukojenia, powiedz jeśli tylko wiesz. Tabletki na sen, ta, dziś już nic nie dają. Niepewna przyszłość, jednak zaufam panu. Wścieczy na jawie, wiesz, ciągle to samo. Oczekując na spokój, często mijając się z prawdą. Tak to ja, Marcin Matejak, to ja jestem twórcą tego programu. Dzisiaj z nami oczywiście jest jak co tydzień wuja z Bongos, proszę państwa. Dzisiejszym tematem jest, no to może wujek powie, bo wujek ma najwięcej do powiedzenia. Happy End, to jest czas dla niego, on ma swoje 5 minut. Tak, akurat wyjątkowo, że nam się trafiła tutaj sesja z Maćkiem, że mógł drugi raz wystąpić nie tylko w Happy Endzie. Więc mamy coś dla was. Wujek Bongos nie zasypia w sensie mowy. Cały czas strefa opu Marcina Matejaka będzie was rozgrzewać. Tak, proszę państwa, tak się składa właśnie, że skończył się właśnie drugi odcinek, przed nami trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty odcinek, tak, bo pierwszy sezon właśnie będzie 10 odcinków, czy przez całą zimę będziemy tylko z wami, będzie was rozgrzewali, oczywiście nie my, tylko WS Bongos. Tak, proszę państwa, WS teraz to co? Fajeszka. No, fajeszka. Jajo, gaz to lecimy. Cięcie.